tata w oczach dziecka jest kimś naprawdę wyjątkowym. Przybiega do mnie synek trzylatek i woła: tato, tato, zrób mi świat. Jaki świat, synku? Kontynenty. Kształty kontynentów odrysowałem z pamięci, dlatego przepraszam za wszelkie niedokładności. Po wycięciu na wyżynarce włosowej pomalowałem je farbami wodnymi. Synek nie tylko poznaje mapę świata, układ kontynentów. On sam je przesuwa, dostawia, rozmieszcza. Interesuje się również fauną i florą na danym kontynencie. Stawia przy tym mnóstwo pytań. Czy słonie żyją tylko w Afryce? A skoro kangury pochodzą z Australii, dlaczego możemy zobaczyć je w zoo? Czy pszczoły żyły w czasach dinozaurów? Uczy się nie tylko pochodzenia gatunków. Interesują go podróże i przemieszczanie się zwierząt. Cieszą serce taty trudne pytania synka. W moim przypadku jest taki przelicznik. 1 godzina pracy taty, 3 dni zabawy syna.